Dzisiaj przychodzę do Was z tematem odżywiania. Jest to niesamowicie ważny temat, kluczowy temat, jeśli chodzi o zdrowie nas ludzi, i o zdrowie naszych dzieci. Ci z Was, którzy spodziewacie się dzieci, ten life jest na wagę złota. Ci z Was, którzy macie dzieci, weźmiecie wciąż z niego bardzo dużo i będziecie mogli zastosować zmiany od razu. Ci z Was, którzy nie macie dzieci, albo Wasze dzieci są już dorosłe, ten life również jest dla Was, ponieważ on będzie traktował również o tym, co dotyczy Was. Więc kiedykolwiek spotkaliście się z taką sytuacją, kiedy to dziecko odrzucało pokarm matki, kiedy dziecko jakby nie chciało być karmione piersią. To jest temat, który dosyć specyficznie jest odbierany przez otoczenie i przez społeczeństwo, i zawsze gdzieś tam jest pewna warstwa ukryta. Jakby można by było to rozdzielać na różne cząstki i przyglądać się różnym aspektom, między innymi też temu, jak się matka czuje, której nowonarodzone dziecko nie akceptuje pokarmu. Przez bardzo długi czas ta informacja gdzieś obijała się o moje uszy. Widziałam, jak niektóre kobiety się z tym borykają. Natomiast w moim życiu pojawiło się to dopiero przy narodzinach mojej drugiej córki, dopiero albo w ogóle pojawiło się przy narodzinach mojej drugiej córki, kiedy to ona zdecydowała, że odrzuca ten pokarm mój i nie chce być karmiona. I to był ogromny, ogromny zaskoczenie z mojej strony i niezrozumienie, oczywiście gigantyczna ilość poczucia winy także, ponieważ ja sobie postanowiłam na tamten czas, postanowiłam sobie, że ja swoje dziecko wychowam w rodzicielstwie bliskości, że dam mojej córce wszystko to, co tylko mogę, wszystko to, co najlepsze, aby wyrosła na niezwykłą istotę. I robiłam ogrom pracy w tym kierunku, aby tak się stało. To też w momencie, w którym moja córeczka, 7-letnia już obecnie, 7 lat temu, kiedy się narodziła, kiedy odrzuciłam mój pokarm, to był dla mnie dramat, więc rozgorzała się gigantyczna walka we mnie o to, aby ją karmić naturalnie. I to był jeden z moich największych błędów. Błędów, o których nie miałam pojęcia, że istnieją, ponieważ wszyscy mówią, pokarm matki jest najlepszy dla małego dziecka. Ale to nieprawda. To jest nieprawda dla tych dzieci, które są urodzone z budową systemu trawiennego, wewnętrznego systemu trawiennego, który naturalną rzeczą jest, że przyjmuje i trawi, właściwie trawi, tylko i wyłącznie pożywienie, które jest poniżej temperatury ciała. Co to znaczy? Że pokarm mamy nie jest właściwy dla takiego dziecka. Ponieważ pomijając już to, że nasza temperatura może się różnić, moja temperatura od temperatury mojej córki może odrobinę ulegać, może być zróżnicowana, to tak czy inaczej ten pokarm jest albo o temperaturze jej ciała, albo zbliżony, albo powyżej, ale nie jest jako chłodny, nie jest jako zimny. I dzisiaj chcę Wam o tym powiedzieć pokrótce. Kolor trzeci i właściwe jedzenie u dziecka. W jaki sposób możesz sprawdzić, jaki kolor określany w systemie trawiennym, jaki kolor jest u Twojego dziecka? To kolokwialnie się potocznie nazywa kolor i może się to wydawać infantylne, zabawne albo śmieszne, ale ci z Was, którzy naprawdę borykacie się z trawieniem, ci z Was, których dzieci borykają się z alergiami, lub z trawieniem, lub z otyłością, lub mają problemy z przyjmowaniem niektórych pokarmów. Ten life jest naprawdę na wagę złota. Ta informacja jest na wagę złota. Wystarczy, że zrobisz
wykres w systemie Human Design, wykres swojego dziecka. Nie taki podstawowy, ale troszkę bardziej rozszerzony. Najczęściej to, co się spotyka na stronach internetowych, gdzie możemy wykonać taki wykres, bo tego jest ogrom, jest naprawdę ogrom. Ja zachęcam do tego, aby robić to na autoryzowanych platformach, aby mieć pewność, że ten wykres, który uzyskacie, będzie właściwym. Więc te bazowe, podstawowe wykresy, które wykonujemy, one nie dają informacji o kolorze, jeżeli chodzi o system trawienia danej osoby. Natomiast jeśli zrobimy rozszerzony, to tam już taką informację mamy. U mnie na stronie internetowej możecie zrobić bezpłatnie ten bazowy, podstawowy, do niego jest dostęp ogólny. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę i chciałby mieć ten rozszerzony, wystarczy, że dacie mi znać i prześlecie mi dane swoje lub swojego dziecka, w zależności od tego, dla kogo chcecie, aby ten wykres był wykonany. I ja Wam to prześlę na maila. To się nie wiąże z żadną opłatą, po prostu dostęp do tego rozszerzonego systemu i wykresu jest płatny. Ja ze względu na swoją pracę i to, czym się zajmuję, mam wykupiony dostęp do tej platformy. Mam możliwość zrobienia takich wykresów. Także śmiało, jeżeli jest to Wasze życzenie, zapraszam. Jeżeli chcecie sami ten wykres wykonać dla siebie, to możecie również to zrobić, wybierając opcję płatną abonamentu miesięcznego. Wtedy będziecie mieć dostęp również do pełnej wersji tych wykresów. Ale wracając do tematu, ponieważ to jest dla mnie tak kluczowe, to jest w tym momencie to, co obserwuję, jeżeli chodzi o moją córkę i jej stan zdrowia, i jej żywienie, ale również swoje żywienie i żywienie mojej starszej córki, ponieważ bardzo mocno w tej chwili skupiłam na tym swoją uwagę i jesteśmy w dosyć mocnym procesie zmiany tych uwarunkowań, które nastąpiły zarówno w moim życiu, jak i w życiu moich córek, z braku po prostu świadomości. Czym jest kolor? Kolor jest niczym innym jak informacją, jak jest zbudowany system trawienny danej osoby. I mamy 6 podstawowych poziomów systemów trawiennych, rozpoczynając od takiego absolutnego, bazowego levelu, który oznacza, że dana osoba, jeżeli ma kolor pierwszy, to potrzebuje przyjmować jeden składnik pożywienia naraz. I to jest niesamowite, ponieważ tak ogrom dzieci ma hiperalergie pokarmowe i ich kolor w systemie Human Design, kolor określający trawienie, jest kolorem pierwszym, a mają tą gigantyczną alergię pokarmową, przede wszystkim dlatego, że to, co otrzymują na talerzu, tam jest wiele różnych składników. Są ziemniaczki z sosikiem, są pulpeciki, albo jakiś kotlecik schabowy, albo warzywa. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka kuchnia jest podana dla tego dziecka, ponieważ dziecko, którego system trawienny ma kolor pierwszy, oznacza jedno. Jeden składnik w jednym momencie, aż dziecko się nasyci. Finał. Bez dodatków. Bez mięsa pieczonego w nie wiadomo jakich sosach, z nie wiadomo jakimi warzywami. I od tego pierwszego koloru, idąc w górę, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, idziemy aż do poziomu zaawansowanego trawienia, gdzie możemy wszystko z wszystkim mieszać. Ci z Was, którzy macie kolor szósty, najmniej będziecie odczuwać dietetyczne restrykcje i wpływ pożywienia na siebie. Najmniej mówię w ogólnym tego słowa znaczeniu, ponieważ są pewne rzeczy jeszcze dodatkowe, na które trzeba zwrócić uwagę. I kiedy zagłębimy się w kolor trzeci, bo dzisiaj chciałabym trochę tylko zaznaczyć kolor trzeci, czym on jest. Więc idąc od koloru pierwszego poprzez drugi, dochodzimy do trzeciego. Trzeci kolor mówi o energii pożywienia. Energii, czyli temperaturze. I to jest tak bardzo, bardzo ważne, ponieważ dziecko, którego system trawienny jest określany w kolorze trzecim, ma zaprojektowane te trawienie na przyjmowanie pokarmów albo jako pokarmy,
których temperatura jest zimna, określane jako zimne, albo ciepłe. Teraz zimne oznacza poniżej temperatury ciała, ciepłe oznacza powyżej temperatury ciała. Oczywiście nikt z nas nie będzie siedział z termometrem i nie będzie badał, czy dane pożywienie ma 36,7 i czy dziecko ma 36,6 stopnia Celsjusza. Nikt nie będzie się bawił w to, więc chłodne jedzenie, zimne jedzenie poniżej temperatury ciała to najczęściej takie, które jest wystudzone. Ciepłe to te, które odczuwamy, że jest ciepłe. Dlaczego to jest tak kluczowe i ważne? Moja córka młodsza ma kolor trzeci i jej sposób podawania pożywienia jest zimne pożywienie. Zimne posiłki, nie lodowate, nie z lodówki, nie z zamrażarki, to też chcę, żebyście zrozumieli, ale zimne. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy przychodzi do stołu, żeby zjeść coś, ten posiłek ma być ostudzony. I stykamy się tutaj już z pierwszym mitem pokarmowym i mitem odżywiania, gdzie mówi się zjedz, póki jest ciepłe, bo jak będzie zimne, to będzie niedobre. Zjedz ciepłą zupkę, bo jak nie zjesz ciepłej zupki, to dostaniesz wrzodów żołądka. Takie dziecko szybciej dostanie wrzodów żołądka, kiedy zje tą ciepłą zupkę, niż w chwili, kiedy jej nie zje. I kiedy moje dziecko otrzymywało ciepłe jedzenie, a oczywiste było to, że otrzymywało ciepłe, ponieważ takie normy odżywiania były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ja na takich normach wyrosłam. To było dla mnie oczywiste, że ciepły posiłek jest ważny dla dziecka. Jednak w momencie, w którym zaczęłam zgłębiać tą naukę i rozumieć, kim jest moje dziecko, jak jest zbudowane i też jak ja jestem zbudowana, ponieważ każdy z nas jest inny, zaczęłam rozumieć, skąd brały się u mnie w dzieciństwie tak mocne i silne bóle brzucha. Zrozumiałam, dlaczego moje dziecko doświadczało tak ekstremalnie wysokich gorączek. Gorączek, które przekraczały 40 stopni i to było ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i trudno było do wyjaśnienia. Jeżeli twoje dziecko ma kolor trzeci w systemie trawienia, to oznacza jedno. Albo ciepłe, albo zimne posiłki. Temperatura poniżej ciała albo temperatura powyżej ciała. Jeśli dziecko potrzebuje przyjmować posiłki o temperaturze poniżej ciała, a jest karmione ciepłym posiłkiem, wówczas jego system, cały system w ciele fiksuje i zostaje przegrzany, ponieważ sam w sobie jest zbudowany w taki sposób, że jest rozgrzany i nie potrzebuje więcej temperatury. Jest sam w sobie wystarczająco rozgrzany, więc chłodny posiłek, kiedy trafia, jest właściwie trawiony i wyciągane są z niego składniki, wszystkie składniki, które są potrzebne do właściwego odżywienia ciała i mózgu. W momencie, w którym dostarczane jest pożywienie, które jest o wyższej temperaturze niż ciało, wtedy system się przegrzewa i zamiast skupiać się na trawieniu, skupia się na sytuacji awaryjnej, która się dzieje. I to jest jak z przegrzanym silnikiem w samochodzie. Efektem tego są gorączki, efektem tego są problemy, ogromne, ogromne problemy z trawieniem. I dla mnie to była jak magia, ponieważ w chwili, w której zrozumiałam, jak moja młodsza córka ma być karmiona i zaczęłam to stosować, zniknęły gorączki, zniknęły bóle brzucha, zniknęły problemy z trawieniem. Naturalnie. Dzisiaj zapraszam Ciebie do tego, żebyś zajrzał i zajrzała, jak to jest u Ciebie, ponieważ my wszyscy wyrośliśmy na pewnych paradygmatach, jak mamy się odżywiać, co mamy jeść, by być zdrowym. I kiedy czytam te wszystkie posty na temat odżywiania i diet, jedz więcej warzyw i owoców, a jedz proteiny, pij smoothie, pij koktajle,
Bądźmy świadomi tego, kim jesteśmy. Bądźmy dla siebie swoimi autorytetami. Nie musisz mi wierzyć w to, co mówię. To jest absolutnie okej ze mną, jeśli w to nie wierzysz. Zadaj sobie tylko pytanie, jak się czujesz. Jak ty się czujesz. I oczywiście, jeśli jesteś dorosłą osobą, to zapewne twoje ciało przywykło już do tego, jak jest karmione. Ale to nie znaczy, że nie masz efektów na swoim zdrowiu albo na tym, jak twoje ciało wygląda. My urodziliśmy się, każdy z was, ja i wy, i dzieci, wszyscy, którzy tutaj żyjemy na ziemi, rodzimy się z perfekcyjnym, idealnie zaprogramowanym systemem trawiennym wbudowanym w nas, dla którego jest przeznaczone perfekcyjne, idealne menu. I to jest dla nas natura, kiedy jesteśmy malutcy, po te naturalne rzeczy sięgamy i odrzucamy to, co jest dla nas niewłaściwe. Ale pierwszą rzeczą, pierwszą dramatyczną, traumatyczną rzeczą, z którą się spotyka małe dziecko, to musisz nauczyć się jeść. Nauczysz się jeść to, nauczysz się jeść tamto, ja cię nauczę jeść, nie wstaniesz od stołu, póki nie zjesz, musisz jeść to, żeby być zdrowym. To jest dla ciebie dobre, żebyś był zdrowy. To nieprawda, nie dla każdego jest wszystko właściwe. I taka maleńka rzecz, taka banalna jak temperatura jedzenia, jakże to jest zaskakujące. Wszystkie lunche i obiady w szkolnych stołówkach, które są podawane jako gorące, jako ciepłe, gdzie dziecko jest pospieszane, żeby szybko, szybko, szybko jadło. Być może to dotyczyło ciebie. Dla dzieci, które mają kolor trzeci w systemie Human Design. Kolor trzeci w systemie Human Design określający to, na jakim poziomie jest ich system trawienia i jakie pożywienie, sposób podawania pożywienia jest perfekcyjny i idealny dla tego systemu trawiennego. Jeśli ich idealnym sposobem otrzymywania pożywienia jest temperatura pożywienia poniżej temperatury ciała, czyli tak zwane zimne pożywienie, to te stołówki, te lunche, te obiadki, wychodzenie do restauracji, gdzie mamy ciepłe posiłki, jest dramatem. I teraz dzisiaj, tu, w tym momencie zapraszam Cię do tego, abyś zobaczyła, jak to jest u Ciebie. U Ciebie samego. U Ciebie samego, tak powinnam pokazać. I u Ciebie samej. I jeśli masz dzieci, zobacz, jak to jest u Twoich dzieci. Jeśli nie wiesz, jak taki wykres wykonać, wyślij do mnie informacje, możesz wysłać do mnie wiadomość albo napisać tutaj w komentarzu. Ja się do Ciebie odezwę wtedy. I kiedy podasz mi dane do wprowadzenia, przygotuję dla Ciebie taki wykres. Wykres nie jest analizą, od razu zaznaczam. Wykres jest tylko informacją, rozbudowaną informacją na temat tego, jak jesteśmy wewnętrznie stworzeni i zbudowani. Z przyjemnością taki wykres poszerzony wyślę dla Ciebie, żebyś mogła zanurzyć się w tą naukę. A jeżeli będziesz chciała, abyśmy spotkali się na analizie takiego wykresu, zapraszam serdecznie. A wraz z takim rozszerzonym wykresem natomiast dostaniesz informacje ode mnie o tym, jaki jest system trawienny twój lub twojego dziecka, osoby, dla której będziemy ten wykres wykonywać. To jest bezpłatne ode mnie, otrzymujesz to mailowo, wysyłane jest do ciebie informacja, jaki poziom jest w systemie trawienia, czy to jest kolor pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i co to tak naprawdę oznacza w praktyce, w życiu codziennym. Cudownego czasu Wam życzę, wspaniałego poniedziałku. Mam nadzieję, że u Was jest lepsza pogoda niż u mnie, bo u mnie leje niewyobrażalnie. Tęsknię ze słońcem. Tęsknię ze słońcem. Dużo ciepła Wam życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. A, i na koniec. Jeszcze jest warsztat. Warsztat, którym wyjaśniam więcej i mówię więcej o systemie Human Design i o tym, jak każdy z nas jest zbudowany i o tym, jak siebie zrozumieć.
jak naprawdę wrócić do siebie, do tego, kim jesteśmy, kim się narodziliśmy i również jak zrozumieć nasze dzieci. Ten warsztat jest bezpłatny. Jeżeli tylko masz ochotę, wskakuj, ponieważ jest tam ogromna, ogromna wiedza. Wiedza, która nie tylko poszerza naszą świadomość, ona poszerza przede wszystkim nasze oczy ze zdziwienia. Zapraszam Was gorąco. Do zobaczenia, do słyszenia.